w związku z ostatnimi problemami związanymi z funkcjonowaniem całodobowej apteki przy Suwalskim Szpitalu, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, wystąpił z pismem do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, w którym uznał, że wszystkie apteki funkcjonujące na terenie miasta Suwałki w ramach solidaryzmu i współodpowiedzialności powinny przyjąć na siebie ustawowy obowiązek nocnych dyżurów i podzielić się nimi między sobą. W Suwałkach mamy dużo aptek, bo 29 funkcjonujących. Rola samorządu jest taka, to są zadania powiatu, a Suwałki są miastem na prawach powiatu, żeby ustalić grafik dyżurów aptek w niedzielę i święta, żeby zabezpieczyć dostęp do leków dla pacjentów, dla swoich mieszkańców. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2016 roku, przez ostatnie 4 lata na terenie Suwałk całodobowo funkcjonowała jedna apteka znajdująca się w Suwalskim Szpitalu. Wówczas w 2016 roku apteka była prowadzona przez szpital. Tak się stało, że szpital nie mógł prowadzić tej apteki, no i apteka jest prowadzona przez podmiot prywatny. I z uwagi na sytuację związaną z epidemią, pandemią, apteka ograniczyła czas, skracając do godziny chyba 22:00. Później farmaceuta pełni dyżur pod telefonem. To doprowadziło do krytycznych głosów mieszkańców Suwałk, jak również interpelacji radnych Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczących ograniczenia dostępu do apteki mieszkańcom w porze nocnej. Wobec tego zwróciłem się do Okręgowej Izby Aptekarskiej z taką propozycją, żeby może nie obciążać tej apteki, prywatnej apteki, tylko jedynej apteki w Suwałkach, żeby solidarnie podzielić się tym obowiązkiem zabezpieczenia tych dyżurów w niedzielę, święta, weekendy, nocą. Prezydent Suwałk zaproponował w swoim piśmie, by to sami aptekarze sporządzili i przekazali projekt grafiki dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy przez wszystkie suwalskie apteki. Prezydent Suwałk zwrócił się do suwalskich stomatologów z prośbą o rozważenie możliwości zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej. Nikt nie przystąpił tutaj z naszego miasta do tego konkursu. Ja zaapelowałem do stomatologów, żeby właśnie, bo NFZ mówi, że on jest w stanie zakontraktować tego typu usługę świąteczną, nocną, weekendową, tylko po prostu musi być chętny. No i oczywiście apeluję i proszę stomatologów, żeby zastanowili się na tym. W ocenie prezydenta Czesława Renkiewicza nie można pozostawić około 70 tysięcy mieszkańców Suwałk bez możliwości uzyskania pomocy doraźnej w przypadku bólu zęba w sobotę, niedzielę lub święta. Do 27 listopada tego roku miasto Suwałki czeka na osoby zainteresowane kupnem zespołu budynków po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wylotowej. Cena wywoławcza blisko 2-hektarowej nieruchomości wraz z zabudowaniami to 2,5 miliona złotych. Obiekt jest przeznaczony na cele zabudowy produkcyjno-usługowej. Ta działka jest położona w dobrym miejscu, bo powstanie łącznik, który zamknie tak zwaną trasę wschodnią, czyli powstanie w ciągu, myślę, 2-3 lat droga, która połączy ulicę Sejneńską z ulicą Północną. Co chodzi o ten pierwszy odcinek od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej z budową ronda. Chcemy to zrobić w przyszłym roku. Warsztaty po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego trafiły na sprzedaż z uwagi na inwestycje, które w ostatnich latach wykonano w Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół nr 6, gdzie powstały profesjonalne i nowoczesne warsztaty do praktycznej nauki zawodów. Wszystkie pracownie zostały przeniesione do nowych obiektów. Inna nieruchomość, która jest, czy będzie przedmiotem sprzedaży, to jest nieruchomość 1,5-hektarowa działka położona przy obwodnicy naszego miasta, między obwodnicą a łącznikiem. Jest taki zbudowany łącznik pomiędzy ulicą Bakałażewską a Filipowską, który już ma nawierzchnię asfaltową. I tam jest 1,5-hektarowa działka, którą wystawiliśmy na sprzedaż. Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową. Oprócz tego obecnie w mieście Suwałki znajduje się 8 działek przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych
rodzinnych położonych przy ulicy Wyspiańskiego. Przy ulicy Stanisławskiego tam powstają osiedle, tam budowane są już domy, ich przybywa jak grzybów po deszczu. Są wydawane kolejne pozwolenia na budowę. Tam wybudowaliśmy już nawierzchnię utwardzono asfaltowo, z kostki brukowej, są chodniki. No, chcemy zachęcić właśnie przyszłych mieszkańców tego osiedla, że nie sprzedajemy tylko pustego miejsca. Działki budowlane przy ulicy Staniszewskiego są uzbrojone we wszystkie media. W przyszłości zostanie również ułożona tam sieć gazownicza. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza 1, pokój numer 141, telefon 87 562 81 41.